Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Julita Dąbrowska i prowadzę bloga na temat employer brandingu. Dzisiaj moim gościem jest Anna Pfeiffer-Buczek, partner zarządzający firmy Transition Group, która to zajmuje się zarówno i rekrutacją, jak i consultingiem związanym z zarządzaniem stresem w organizacjach. Temat jak najbardziej na czasie, dlatego dziś postanowiłyśmy, że porozmawiamy na temat menedżerów i sposobów zarządzania ludźmi w firmie, koncentrując się głównie na naszych trudnych czasach, czy naszej nowej rzeczywistości 2020. Tak jest. Cześć Julitka. Dzień dobry. Aniu, ponieważ już na samym początku powiedziałyśmy, że będziemy się koncentrować na stresie, to może najpierw byśmy kilka słów tutaj porozmawiały, czym w ogóle jest stres i czy to jest dla nas normalne zjawisko, czy ono występuje tylko w jakiejś bardzo nielicznej grupie i co możemy wobec tego z tym stresem zrobić? No stres oczywiście towarzyszy nam w życiu codziennym, jest pewną reakcją tak naprawdę stresową naszego organizmu na różnego rodzaju bodźce i co więcej można powiedzieć, że czasem stres jest dobry, tak zwany eustres, natomiast jak liczba bodźców negatywnych przewyższa możliwości i naszą możliwość reakcji, staje się stresem bardzo negatywnym, nazwanym dystresem. I teraz to, jak my funkcjonujemy dzisiaj, no to niewątpliwie jest funkcjonowanie w warunkach wielu niewiadomych i wielu bodźców, które powodują reakcje właśnie stresowe negatywne, dlatego że jest ich bardzo wiele, dlatego że nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, nie jesteśmy w stanie zaplanować sobie przyszłości, mamy różnego rodzaju lęki. I stąd powoduje to cała sytuacja, poczucie stresu. A czy więcej stresu mają menadżerowie, czy więcej stresu mają podwładni? Czy mamy jakieś rozróżnienie, albo czy ten stres, który ma menadżer, jest trochę innym stresem od tego, który ma menadżer? To bardzo dobre jest pytanie. Nie znam badań, które by to różnicowały, ale popatrzmy na to tak strategicznie od góry. Jakie cele ma menadżer, jakie cele ma pracownik? Tak? Jeśli spojrzymy na menadżera, no to on jest takim nazwanym przez kogoś już zderzakiem. Tak? Jest pomiędzy pracownikiem a swoimi przełożonymi, realizuje cele firmy, a jednocześnie wsłuchuje się w oczekiwania swoich podwładnych. Ma więc stres idący z jednej i z drugiej strony. Tak? Od dołu i od góry, można rzec. Natomiast pracownik oczywiście ma stres idący od góry, czyli od firmy, czyli od swojego przełożonego, który wymaga realizacji jakichś celów, tak? Dowożenia jakichś targetów. No i ten oto pracownik musi odnaleźć się w bardzo zmiennej sytuacji, kiedy musi to dowozić, tak? Ale nie jest mu łatwo, tylko jest mu trudniej. Tu mówimy o pracownikach, czyli pracownik jako człowiek, pracownik w organizacji, menadżer jako pracownik w organizacji, ale dodajmy do tego jeszcze, że każdy z nich jest po prostu człowiekiem. I teraz sytuacja, jaką mamy w tej chwili, w sytuacji ogromnego stresu i niepewności, co się dzieje? Kilka tygodni temu, kiedy okazało się, że jesteśmy w pandemii, kiedy okazało się, że jest zagrożenie życia, no wszyscy wpadliśmy w okropny lęk związany z czym? Z naszym poczuciem bezpieczeństwa, o nasze zdrowie, bezpieczeństwa naszych rodzin, naszej takich podstawowych zasad naszego funkcjonowania, czyli w tym Masłowie można powiedzieć, spadliśmy z samej góry, z potrzeby tej realizacji na sam dół, czyli potrzeby takiej fizjologicznej, potrzeby bezpieczeństwa. I to rodzi ogromny stres właśnie i funkcjonowanie w tych warunkach dzisiaj, ja bym powiedziała, jest zgoła inne niż gdybyśmy o tym samym rozmawiały przed pandemią. Kiedy takie czynniki powodujące stres wynikają raczej, czy wynikałyby raczej właśnie z tego, że nie można się zrealizować, nie awansujemy, nie otrzymujemy dostatecznego wsparcia, aby się co, rozwijać w firmie. Natomiast dzisiaj, te kilka tygodni temu, okazało się, że zupełnie co innego nas frapuje. Nas frapuje to,
czy będziemy zdrowi, czy nasze rodziny będą zdrowe, a za chwilę, bo sytuacja jest zmienna, czy będziemy mieć pracę. Tak. Więc to są zupełnie inne bodźce, to są niestety zupełnie inne sytuacje, dużo trudniejsze do zarządzania. I teraz jeśli pytasz mnie, wracając do pytania, kto ma łatwiej, to ja nie umiem tego powiedzieć. Każdy ma trudno tylko na innym poziomie, natomiast to, co łączy menadżera z pracownikiem, to jest taki lęk osobniczy wynikający z sytuacji życiowej, w jakiej jesteśmy. I to może być różnie w zależności od tego, co się jeszcze dzieje w tym życiu prywatnym danej osoby, prawda? Bezwzględnie tak. Bezwzględnie tak. Czy odpowiada za swoją rodzinę, czy odpowiada za swój zespół, za swoje dzieci, a być może nawet i bez, za swoich rodziców, no tak, to zmieniła nam się chyba trochę perspektywa i teraz rzeczy, które wydawało nam się niezwykle ważne, stały się mniej ważne, bardziej je traktujemy jako takie nice to have, ale niekoniecznie obowiązkowe w tym, co teraz jest nam to potrzebne. Bo ja bym pociągnęła dalej chyba ten wątek bezpieczeństwa, bo ja myślę, że wątek bezpieczeństwa akurat ty opisałaś związany ze zdrowiem, ale ja myślę, że tutaj się pojawiła następna rzecz, że boimy się o swoje stanowisko pracy, ponieważ znowu wbrew pozorom tutaj mamy różne umowy o pracę. Wszyscy chcieli mieć najpierw te umowy B2B, no bo oczywiste jest, że więcej pieniędzy dotrzymujemy co miesiąc na konto, natomiast osoby, które były zatrudnione na umowę o pracę, gdzie było więcej tych obciążeń związanych z opłatą chociażby składek na ZUS, okazuje się, że one są jednak jakimś takim materiałem, który daje trochę więcej bezpieczeństwa i stabilności. To bo nie ukrywajmy, że szybciej jest dla pracodawcy zwolnić osobę, która ma umowę B2B, niż osobę, która przepracowała jakiś czas i ją niezmiennie obowiązują pewne terminy związane z wypowiedzeniem. A to jest szansa dla tej osoby, że zyskuje co najmniej 2 tygodnie albo 3 miesiące na znalezienie sobie nowego miejsca pracy. Oczywiście, to bardzo słusznie mówisz. The Hays zrobił takie badanie tylko akurat w organizacjach i myślę, że dotyczyło to zatrudnionych osób, ale również te zatrudnione powiedziały po pierwsze, że boją się utraty pracy, po drugie, że boją się zmniejszenia wynagrodzenia, po trzecie, że boją się, że nie dostaną premii, tak? Czyli sytuacji, kiedy będzie ograniczona ta możliwość uzyskania premii. Także czy byśmy mówili o jednych czy drugich, ponieważ są zależni od warunków zewnętrznych funkcjonowania firmy, to wszyscy czujemy się zagrożeni, w mniejszym czy większym stopniu. A powiedz mi, czy zauważyłaś coś takiego, że jest większe poczucie odpowiedzialności wśród menedżerów, żeby nie byli takim wzorcem do naśladowania, ale tych stanów lękowych. Dlatego, że oczywiście za każdym razem przynajmniej chcielibyśmy wierzyć, że większość podwładnych patrzy na tych swoich menedżerów i szuka tam wzorca, co wobec tego w danej sytuacji zrobić, jak taką sytuacją zarządzać, jak wobec tego racjonalizować pewne informacje, które do nas docierają, żeby nie wpadać już nawet w panikę. A czy wobec tego menadżerowie sobie tutaj jakoś radzą? Czy jakaś reguła, która mogłaby im pomóc i powiedzieć, no jeżeli zrobisz to, no to jak gdyby jesteś w stanie mniej negatywnie oddziaływać na swoich pracowników. Znaczy myślę, że to jest bardzo ważny punkt, że menadżerowie są w ogromnie trudnej sytuacji w tej chwili, bo patrzą na pracowników, którzy pokazują różnego rodzaju lęki. Z czego wynikają lęki? Lęki wynikają przede wszystkim z braku kontroli nad sytuacją i właśnie niepewności co do przyszłości. Te lęki powodują ogromny stres, zaniepokojenie, frustrację. Zresztą jak popatrzymy na organizacje, czy popatrzymy na własne zespoły, tak, na własne firmy, ludzie bardzo różnie reagują na stres. Jedni się frustrują, drudzy się wycofują, inni działają, to się tak nazywa nawet w psychologii, że są w systemie popędowym, tak? Mniej myślą, ale bardzo mają dużo pomysłów, które chcą od razu wdrażać, chcą tym samym pokazać się, że są potrzebni, albo mają wręcz dobrą wolę, żeby pokazać, że to, co robią, przyda się dla organizacji, przyda się dla zespołu. Ale są inni, którzy w systemie zagrożenia bardzo się wycofują, wchodzą w taki etap subdepresji, nie robią nic i teraz
co jest zadaniem menadżera? Bardzo trudnym, bo przecież nikt z menadżerów specjalnie wcześniej nie został na tę sytuację przygotowany, a poza tym nikt z nas nie przeżył takiej sytuacji pandemicznej. Musi rozpoznać te stany emocjonalne ludzi, po co? Żeby wprowadzić spokój do swojego zespołu, żeby pokazać im właśnie poprzez swój przykład i swoje działanie, że tymi sytuacjami w części da się zarządzić. I co to znaczy w części da się zarządzić? Menadżer stara się, tak jak widzę, znaleźć punkty, gdzie ta kontrola może być zdefiniowana. Nie mamy wpływu na wszystko, co się dzieje na zewnątrz firmy, nie mamy wpływu na bardzo wiele sytuacji, które dzieją się poza naszym zespołem, ale mamy wpływ na poszczególne elementy naszego biznesu, tak? Naszych małych działań, naszych małych projektów. I teraz zadaniem takiego menadżera jest wprowadzenie z powrotem tej kontroli do zespołu, żeby pokazać ludziom, że mogą mieć małe wins tak zwane, tak, w sytuacji ogromnej niepewności, ale po to właśnie, żeby wejść w ten spokój, żeby wyjść z lęku, żeby pokazać sobie, że mogę czegoś dokonać, mogę coś dokończyć, tak, mogę coś wybudować, nawet w takiej sytuacji, jaka jest teraz, pokazać, że są miejsca, gdzie każdy z tych pracowników ma swoją kontrolę nad taką sytuacją i może po prostu skutecznie działać. Z tego, co mówisz, to widzę, że bardzo dużą rolę odgrywa to, czy ten zespół jest prawdziwie zbudowany, czy jest to jakaś grupa przypadkowych ludzi, bo jedna osoba może kojąco wpływać na drugą osobę i wręcz nawet ją motywować do tego, żeby podejmować rzeczy, do których sama nie przypuszczała, że jest w stanie na przykład różnymi sytuacjami zarządzać. Ale to stawia mi pytanie, no wobec tego, to właśnie, to jak sprawdzić, czy dany zespół jest zespołem i sobie z tym wszystkim dobrze radzi. Poruszyłaś tu ważny temat, bo to, o czym mówisz, to jest taki ważny aspekt poczucia przynależności ludzi, że w tej sytuacji dużo lepiej, komfortowo się pracuje w sytuacji takiego stresu, kiedy się wspiera wzajemnie. Tak? I teraz my mówimy, jak sprawdzić. Oczywiście można to sprawdzić, ale też trzeba sobie powiedzieć, że jesteśmy w sytuacji, jakiej jesteśmy. To znaczy, jeśli nawet sprawdzimy, że tak nie jest, to musimy szybko zaradzić, bo nie zmienimy zespołu. Tak? My musimy go wzmocnić. I teraz zadaniem menadżera niewątpliwie jest znalezienie rozwiązania dla tego, jak ludzie wzajemnie mogą siebie wspierać w codziennych zadaniach, jak mogą swoim optymizmem zarażać innych, i jak zadania mogą być poprzydzielane tym ludziom, tak? Gdzie pewne kompetencje jednych społeczne, drugich organizacyjne, trzecich jeszcze inne, sumują się do tego, że ten zespół rzeczywiście sprawniej działa i jest taką jedną ręką w kryzysie. Tu ogromna rola jest oczywiście komunikacji, takiej otwartości w komunikacji i codziennych takich relacji bliskich z szefem i między sobą, z ludźmi. Stąd są te różne coffee breaki, tak, spotkania, gdzie rozmawia się zupełnie o czym innym niż o pracy, gdzie zwiększa się poczucie swojego komfortu, przynależności właśnie w zespole, bo to wszystko ma na celu tak naprawdę podwyższenie poziomu, nazwijmy to, dobrostanu. No dzisiaj to jest dziwne słowo, taki jak oksymoron dla epidemii, tak, dobrostan, ale jednak obniżenia poziomu lęku i wyjścia w proaktywność, tak, i podchodzeniu do spraw w sposób taki otwarty. Jest to wyzwanie, jest to trudne, ale znajdźmy wspólnie jakieś rozwiązanie. Każdy da swoją cegiełkę. Więc opiera się to bezwzględnie na tym. Nauczyć, bo ja rozumiem, że o takich zachowaniach czy o takich sytuacjach jeszcze rok temu w ogóle nie myśleliśmy, a jeżeli myśleliśmy, to w zupełnie pewnie w innym kontekście. Natomiast no teraz sytuacja nas po prostu zastała i czy możemy się tego jakoś szybko nauczyć? No bo bez tego rozumiem, że będzie nam bardzo trudno funkcjonować i bardzo trudno będzie nam realizować na bieżąco nasze zadania. Wracać po trochu krokiem jednym za drugim do w miarę normalnego życia zawodowego na początek, nie? Rzeczywiście bym powiedziała, że trudno jest nauczyć się czegoś szybko w tej sytuacji, a to z jednego prostego powodu, że sytuacja jest tak zmienna, że codziennie trzeba się uczyć nowych rzeczy i to jest tu na marginesie ogromna umiejętność, którą powinniśmy posiąść, czyli takie elastyczne dopasowywanie się do sytuacji, ale nie ma nauki przez
bez ćwiczenia. Czyli mądry szef, czy też szef, dając pewne zadania, i nie są to zadania, uwaga, strategiczne, tylko to są często zadania operacyjne, tak? Bo dzisiaj mowa o strategii jest takim trudnym tematem, bo w rozumieniu takim zarządzania strategia jest długofalowa, ona opiera się o analizę rynku zewnętrznego, opiera się o analizę klientów, konkurencji. Generalnie o mnóstwo rzeczy, które są na zewnątrz organizacji i wewnątrz organizacji, myślę o produkty, usługi, rozwój. Dzisiaj trudno jest powiedzieć nam, co będzie za kilka miesięcy. Dzisiaj my możemy powiedzieć, co jest dzisiaj, co jest jutro, co jest za kilka tygodni, a co dalej będziemy patrzeć. I teraz to, czego można się nauczyć, to i tu jest ogromna rola szefa, to jest, żeby w tych małych zadaniach takich codziennych pokazywać ludziom, że mają swoje bardzo mocne strony i chwalić ich. Dzisiaj dużo bardziej w tym zarządzaniu, w takim kryzysie, kryzysie emocjonalnym, kryzysie, który łączy się z poczuciem takiego lęku o swoje właśnie bezpieczeństwo. Ważne jest, żeby ludzie widzieli, że są coś warci, czyli żeby byli doceniani. I każda mała rzecz, na którą by się nie zwróciło uwagi przed kryzysem, dzisiaj wychodzi do rangi naprawdę poważnej sprawy, którą trzeba celebrować. W ten sposób łączy się zespół, w ten sposób ludzie się czują lepiej, czują się bardziej komfortowo i chcą dużo tak w sposób zwinny współpracować z rzeczywistością, to znaczy się dużo bardziej są w stanie dopasować do tych zmieniających się. Bardzo mi się to podoba, co mówisz, ponieważ ja od lat mówię, żeby używać słowa dziękuję, nawet jeżeli wydaje nam się na początku, że to jest takie trochę sztuczne i takie bardzo amerykańskie, ale nie znam osoby, która by się nie uśmiechnęła, kiedy ktoś jej powie dziękuję, a to już jest taki dobry znak do tego, żeby się lepiej poczuć i żeby jednak też i lepiej docenić to, co żeśmy zrobili w danym dniu czy w danym projekcie. Także, a co myślisz, że dzięki temu może wyciągniemy taką lekcję dla siebie, że będziemy właśnie dużo chętniej mówić sobie dziękuję, dużo częściej będziemy sobie karteczki z kudosami przesyłać. A jestem za, bo ja mimo, że jest bardzo, że tak powiem, challenge'owana psychologia pozytywna, daje różne niedoskonałości, to uważam, że należy budować na pozytywnym myśleniu i na kształtowaniu pozytywnych postaw, tak? I myśleniu również optymistycznym do przodu, bo co jeśli zaczniemy myśleć negatywnie? To w niczym nam nie pomoże, tak? Natomiast wzmacniając się i mówiąc, jesteś dobry, to zrobiłeś świetnie, to ci się naprawdę bardzo udało, nie udało ci się, tylko ty to zrobiłeś bardzo dobrze, wzmacniamy pewność siebie, czyli dalej co? Odporność psychiczną człowieka, pracownika. I co dalej? Przygotowujemy go do tego, że za chwilę, jak sytuacja znowu się zmieni i wyjdziemy z tych domów, wrócimy do biura, czy wrócimy w pole, tutaj ukłon w kierunku reprezentantów czy przedstawicieli handlowych, to wzmocnieni swoją relacją wewnątrz grupy i swoją współpracą dużo bardziej partnerską z szefem, wejdziemy i powiemy, okej, jest wyzwanie, ale jesteśmy gotowi, żeby je podjąć. Damy radę. Damy radę, tak jest. Nie będzie taki slogan, co jak nie my, oczywiście, że damy radę, tylko naprawdę właśnie już na podstawie naszych poprzednich doświadczeń będziemy dużo sprawniej i chyba z dużo większą taką dozą optymizmu podejmować nowe wyzwania. Oby tak, to znaczy wiesz, ja jestem strasznie tutaj też pragmatyczna i wiesz Julita, patrzę na tą sytuację również na samą siebie patrzę, na swoją firmę patrzę, na ludzi, z którymi pracuję patrzę. A że sytuacja jest bardzo zmienna, to też widzę, jak mój styl kierowania czy współpracy się zmienia i jak zmienia się korporacja, z którymi współpracuję, a że uważam się za starego korporanta, to i zresztą jestem z tego bardzo dumna, bo gdyby nie to, że byłam w korporacji, to nie umiałabym wielu rzeczy teraz we własnym biznesie robić, nim zarządzić, to widzę też, jak zmieniają się wymagania, czy za chwilę zmienią się wymagania rynku, jak zmieni się sytuacja. I przeanalizujmy to. O ile jeszcze w marcu, to myśmy się bali o to, czy epidemia się nie rozniesie, tak, i czy będziemy zdrowi, co się tam będzie działo w rodzinach, jak będziemy w izolacji,
ta izolacja też jest ważnym tematem, tak, gdzie nie mamy właśnie tych możliwości funkcjonowania i wspierania się bezpośrednio, tylko zamieniamy na ten ekran, co nie jest tym samym, ale wtedy baliśmy się o te podstawowe rzeczy. Dzisiaj to mamy kiedy? Co my dzisiaj mamy? Maj. Początek maja. Dzisiaj to my, Julita, już możemy spojrzeć na wyniki sprzedaży w kwietniu. I teraz co nam to mówi? To zależy od branży, tak? Bo są takie branże, gdzie wszystko od razu padło. Myślę tutaj o branży turystycznej, Horeca, wszędzie tam, gdzie się ludzie przesuwają, tak? Eventowe i tak dalej. Ale są branże, gdzie marzec to nawet był dobry albo bardzo dobry, dlatego że na przykład w farmacji wykupywało się recepty na kolejne miesiące. Nie było jeszcze widać tego, co dalej się będzie działo. A jednak dalej rynek w jakimś stopniu się osłabia. I teraz co myśli szef? Szef myśli sobie dzisiaj tak, dzisiaj siedzimy w domu, dzisiaj realizujemy to, co możemy zdalnie, ale za chwilę musimy wyjść w pole, musimy pójść do klientów i teraz taki szef zadaje sobie pytania, co oprócz tego optymizmu, tak, i dobrego niezadowolenia, ale takiej pewności siebie w postawie. Jest jeszcze ważne, żeby osiągać jakieś cele biznesowe, ponieważ i korporacja będzie od nas tego wymagała, i sami my na poziomie lokalnym, czyli polskim, od siebie tego wymagamy, żeby osiągnąć jakieś cele i dowieść. I teraz niestety takie zarządzanie tylko poprzez no, w tym takim stylu afiliacyjnym, tak, gdzie jest właśnie mocne nastawienie na empatię, czyli zrozumienie uczuć, zrozumienie punktu widzenia drugiej osoby, dlatego że czuję, że jesteś przede wszystkim człowiekiem, a nie pracownikiem, zacznie z powrotem wracać jednak do kolejności pracownik-człowiek, dlatego że już zaczną być twarde zadania biznesowe. I wtedy, uwaga, wrócimy jednak do dyskusji takiej i myślę, że już firmy się do tego przygotowują, menadżerowie też, w jaki sposób zorganizować ten zespół jednak na nowo. Ten norming, storming, performing zacznie od początku być tematem, bo wtedy już nie będzie walka o emocje ludzi, żeby ich uspokoić, to cały czas będzie tematem, ale dalej będą już coraz bardziej... Będą te zadania codzienne, komunikacje. Tak jest, tak jest. I jakby tutaj nie chciałabym, żeby z naszej rozmowy tutaj wynikło, że ja to infantylizuję, mówiąc o tym, że najważniejsze to jest, żeby teraz być dla siebie miłym i to nam daje wystarczającą siłę. Bo jednak za chwilę ta siła będzie niewystarczająca, będą też inne kompetencje na powrót ważne. Tak, to zawsze tak jest, że najpierw mamy czas takiego przyzwyczajania się i tutaj musimy sobie poradzić najpierw jako człowiek, a potem okazuje się, że jak już sobie z tym poradziliśmy, a nauczyliśmy się nowych rzeczy, no to dostajemy następne zadanie. Ja myślę, że albo się ze mną zgodzisz, albo nie, ale widzę różnicę, jak sobie radzą osoby bardzo młode. Myślę tu o takich osobach, które studiują albo dopiero wchodzą na rynek pracy i nami, które już troszeczkę przepracowały i już byłyśmy w różnych sytuacjach, bo przeżyłyśmy już chociażby kryzys 2008 roku, ja jeszcze pamiętam kryzys 2000 roku i za każdym razem z takiego kryzysu człowiek dostaje lekcję pokory z jednej strony, ale też myślę, że otwierają się przed nami zupełnie nowe czasami perspektywy, które pokazują, że jedną rzecz, której nie można zrobić, to nie można powiedzieć, że mamy receptę już na zawsze i na przyszłość, że to, co robiliśmy, to za chwilę będzie to tylko i wyłącznie na większą skalę i przyniesie nam na pewno sukces, bo jak się okazuje, życie nam płata różne niespodzianki no. I trzeba się gdzieś tam z tym wszystkim uporać. Ale widzę, przepraszam za ten długi wstęp, że ci młodsi mają dużo więcej niepewności w sobie, mają dużo więcej takiego wręcz nawet trochę strachu, który powoduje, że oni nie wierzą w siebie i nie wierzą, że to się na pewno tak jakoś zamortyzuje, że będą w stanie podejmować od nowa myśli na temat swoich marzeń, myśli na temat tworzenia swoich biznesów i realizowania swoich planów.
Wiesz co, to pewnie jest osobnicze, nie chciałabym kwantyfikować, bo nie wiem tak w ogólności, natomiast jest biologiczne tego wytłumaczenie też, powiem Ci, bo my jako osoby starsze mamy w hipokampie, w swoim mózgu pewną pamięć doświadczeń, które przeżyłyśmy z zewnątrz. One tworzą nam szlak, do którego się odwołujemy teraz, wspominając tamte czasy i wiedząc, że właśnie było wyjście, że udało się rozwinąć firmę, że mimo, że rynek padał, no notabene teraz rynek dużo bardziej pada i przewidywania Funduszu Międzynarodowego Finansowego, że tam będzie minus 4 zdaje się nawet w Polsce i tak dalej, prawda to czy nie, ale w każdym razie dużo bardziej to PKB padnie. Natomiast my mamy dużo więcej doświadczeń, do których jesteśmy w stanie się odwołać i na tym budować naszą predylekcję i na to, co, na ten taki przemyślenia, co może być w przyszłości. Ale też dodajmy, że młodzi ludzie, nie dość, że są młodzi, to jeszcze wychowywani i też wchodzący na rynek pracy, no w sytuacji wzrostu, no takiego rynku, gdzie jest rynkiem wyłącznie, czy przede wszystkim pracownika. Tu się też kłócimy, czy to był rynek pracownika, czy nie był. Ja uważam, zależy w jakiej branży, zależy na jakim stanowisku i tak dalej, i tak dalej. No ale niewątpliwie młodzi ludzie dużo łatwiej i bez specjalnych, dużych poszukiwań na ten rynek mogli wejść. I teraz nagle z dnia na dzień okazało się, a przecież nie mają jeszcze kompetencji zawodowych, nie mają kompetencji życiowych, tak? Swoich właśnie takich przemyśleń życiowych wynikających z doświadczenia, które by ich wsparły. I to jest bardzo ważny punkt, bo ta odporność psychiczna, której oni nie mają, bo nie mogli jej nabyć, a ona wiąże się z różnymi elementami, podejściu do wyzwań, tak? Takiego zaangażowania w tą niepewność i w nowe projekty, w ogóle poczucia kontroli nad własnym życiem, nad własnymi emocjami i pewności siebie, to też musi być mocno zaadresowana przez menadżerów, którzy przecież nie mają jednego człowieka w zespole, tylko mają kilkanaście. I zobacz, teraz każdy z nich może być zupełnie na innym poziomie i tej odporności psychicznej, i odczuwania stresu, i swoich potrzeb. No generalnie zawsze tak jest, że ludzie są różni, tylko dzisiaj wyraz tego w postaci reaktywności w tej sytuacji stresowej ma ogromny wydźwięk i związek z tym, jak będzie reagował, jak się zaplątałam, jak biznes będzie szedł w zależności od tego, jak sobie ludzie radzą ze swoim stresem. Krótko mówiąc, zadanie szefa dodatkowo, od czego zaczęłyśmy, jest właśnie trudne, bo ludzie młodsi i starsi, mający różne doświadczenia, wymagają innej opieki tego szefa, innego prowadzenia. Niełatwe. Mi się ta dyskusja o tyle podoba, że znajduję plus w tych moich doświadczeniach. Zawsze się zaczęłam zastanawiać, czy to do czegoś będzie mi potrzebne, no ale dzisiaj właśnie korzystam chociażby z tego, że już było to w roku 2000, potem był 2008, chociaż akurat ja bardziej uważam, że gorszy był 2009, ale co było naturalną konsekwencją, teraz mamy 2020, więc gdzieś tam na tym faktycznie nie chcę powiedzieć, że siadamy i się zastanawiamy, o jak jest źle, tylko już jakoś tak troszeczkę do tego podchodzimy i mówimy, no trzeba się wziąć w garść i po prostu znaleźć na to jakieś rozwiązanie. No więc rozumiem, że w tym momencie powinniśmy dawać taką otuchę tym młodych naszym ludziom, którzy tak naprawdę niedługo będą naszymi szefami, nie ukrywajmy, będą zarządzać rynkiem nie tylko pracy, ale rynkiem w ogóle instytucji komercyjnych i będą wytyczać nowe trendy, jak nam się będzie żyło, żeby jednak skorzystali z tego, że no życie im akurat spisało taką, a nie inny los i dzisiaj tego doświadczają, ale na podstawie tego nauczą się albo powinni wyciągnąć dla siebie jakąś lekcję. Czy tak możemy mniej więcej apelować, żeby jak gdyby w ten sposób podchodzili do tego, co się teraz... Absolutnie tak, dlatego że w ten sposób budują bagaż swoich doświadczeń, swoich sukcesów właśnie w tej sytuacji poprzez przechodzenie różnego rodzaju projektów, w których nie wiedzą jak postąpić, ale ćwiczą. W związku z tym zbierają swoje doświadczenia i za jakiś czas, jak przyjdzie następny kryzys, no bo kryzysy przychodzą, mózg im odtworzy te sytuacje, które przeżyli, a z których wynika
to jakie narzędzia mogą zastosować, żeby sobie dać lepiej radę. Także absolutnie jestem za tym, że młodym ludziom trzeba pokazywać, że dzisiaj w całym tym kryzysie jest szansa na to, żeby się nauczyć i że to jest potencjał do wychodzenia poza swoją strefę komfortu, szukania nowych rozwiązań i dzięki temu uczenia się. Zresztą tak jak my, Julita. No, no to mówiąc, prawda. Jesteśmy co prawda nie takie młode, ale chcę powiedzieć, że dzięki temu, że był kryzys, trzeba było się szybko pozbierać, spojrzeć na rynek, spojrzeć na klientów, spojrzeć na ich oczekiwania, spojrzeć na ich zachowania i dostosować produkty, swój sposób komunikacji, szereg różnych rzeczy. Nie zdarzyłoby się to tak szybko, chociaż miałam wiele rzeczy w planach, gdyby nie kryzys. No, ja przyznaję się, że się uczę bardzo wiele rzeczy związanych z technikaliami dotyczącymi komunikacji, no, chociażby różne programy do wideokonferencji, do organizowania spotkań, do łączenia się i pracy online nad dokumentami. No, z drugiej strony jestem trochę ciekawa, w związku z tym łatwiej mi to przychodzi, ale faktycznie kurs był bardzo przyspieszony. No właśnie, kurs był bardzo przyspieszony, ale na koniec to będziemy wspominać jako bardzo dobrą okazję do tego, żeby trzeba było się tego nauczyć. Już nie miałyśmy wyjścia. No nie ma wyjścia, tak. No dobrze, czyli właściwie to kończymy tą naszą rozmowę tak bardziej optymistycznie, że to, co się miało wydarzyć, już się wydarzyło. My musimy się tego nauczyć w tym sensie, że znaleźć rozwiązanie każde indywidualnie. Jako szef jeszcze powinniśmy być tutaj otwarci i obserwować, jakie zmiany następują wśród naszych podwładnych i w miarę możliwości im pomagać, ale też nie jesteśmy w stanie pomóc im w ten sposób, że każdemu powiedzieć, to jest dobre dla ciebie i rób to, bo każdy musi to gdzieś odnaleźć jednak sam w sobie. No bez wątpienia to jest ważne, co mówisz, dlatego że na koniec odpowiedzialność za nasze samopoczucie, sposób pracy i realizacji jest w nas, tak? Natomiast to jest bardzo dobry czas na to, żeby pokazać swoją kreatywność, umiejętność wychodzenia właśnie ze strefy komfortu, dostosowywania się do warunków zmieniających się, patrzenie z ciekawością. Myślę, że to są cechy i kompetencje, które szef bardzo dobrze zauważy. To nie jest bez znaczenia, bo za chwilę będzie po powrocie z domu, będziemy no jakby rekonstruować normalne działanie i wtedy okaże się, kto lepiej sobie radzi w sytuacji zmiany, która będzie teraz sytuacją zmiany ciągłej w następnych miesiącach. Aniu, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Ja myślę, że za jakiś czas do niej wrócimy, bo znowu będziemy miały kilka tygodni czy kilka miesięcy nowych doświadczeń, więc wtedy porównamy, czy to, co żeśmy mówiły w maju, było adekwatne do tego, co się wydarzyło za kilka tygodni i miesięcy. Bardzo Ci dziękuję. Ja też bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i w razie czego, Julita, za te parę miesięcy będę odwoływać pewne stwierdzenie. Z góry przepraszam. Dobrze.